No siema. Korzystając dzisiaj z ładnej pogody, wyprowadziłem sobie Geeksa. Tak, tak. I zamierzam sobie właśnie pośmigać. A jeszcze chciałem założyć, założyć takie dzyndle, takie zaczepy plastikowe, kawałek plastiku, zobaczcie sami. Zgadnijcie, ile to kosztuje. Jeden taki dzyndzel 9 zł kosztuje. 9 zł. Kupiłem to gdzieś za, nie wiem, za kilka groszy, za 10 groszy chyba takie w jakimś sklepie, ale niestety tamte nie pasują. No, a to one mi zginęły po tym, jak uderzyłem w sarnę. I 4 takie mi były potrzebne, 36 zł razem za kawałek plastiku. One zginęły gdzieś stąd. O, widzicie? Widzicie? Może będzie widać tutaj. Takie są miejsca na nie. Także zaraz sobie je włożymy. No dobra, chyba mamy problem. Dwa dzyndzle nie pasują. Zobaczcie. Tutaj, tutaj, o tutaj pasuje, a tam dalej nie pasuje. Tam dalej też jest większa dziurka i myślę, czy tam może jednak nie powinien być jakiś większy dzyndzel. Będę musiał to skonsultować z kimś. No ale dobra, przynajmniej dwa są założone. Z 4. A wy zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał i widzimy się zaraz na motocyklu. No siema. Jestem już na motocyklu. I co, będzie zielone? No, to nie fair, oni już mają. O, dzięki. Mocne te motocykle są. Śmigam sobie właśnie się przejechać na Częstochowę. Zobaczyć, co się tam dzieje, ponieważ jest piękna pogoda. Jechałem samochodem, to termometr wskazywał mi cały czas 20 stopni, więc grzechem byłoby nie skorzystać, prawda? Ogólnie, jak widzieliście, moi drodzy, kupiłem sobie śrubeczki do GSX-era, śrubeczki, oj. Zaczepy takie, takie kołki, to co właśnie na początku odcinka wam pokazywałem. Kupiłem to w salonie właśnie wtedy, kiedy ostatnio nagrywałem z Krzychem odcineczek. Pojechaliśmy sobie właśnie wtedy do Suzuki w Częstochowie i chciałem zrobić tą akcję serwisową. Aczkolwiek odnośnie tej akcji występowało w GSX-erach coś takiego, że one miały tutaj coś z pompą hamulca wadliwego. Teoretycznie podobno nic się nie działo, tak mnie zapewniał pan w salonie, a praktycznie gdzieś tam coś rdzewiało. Pan w salonie powiedział właśnie, że to rdzewiało tylko wtedy, jeżeli płyn hamulcowy nie był wymieniany co 2 lata, tak jak właśnie przewiduje producent. No i w związku z tym te pompy gdzieś tam musiały być powymieniane. Jakoś bardziej we wrześniu, październiku, jakoś na zimę dzwoniłem, stwierdziłem, że dobrze, idzie zima, nie będę już tak jeździł, to zamówię sobie tą pompę w salonie. Zadzwoniłem do nich, niech mi wymienią. Dobra, dokończę tą historię, jak zjadę z trasy. No i zjechałem. No i dzwoniłem tam, kontaktowałem się z nimi i się okazało, że po prostu jak będzie na stanie ta część, to oni mi zadzwonią, dadzą znać, żebym sobie po prostu przyjechał motocyklem i oni mi to wymienią. Aczkolwiek czekałem sobie na ten telefon nawet miesiącami i nie doczekałem się. Także wtedy, jak byłem z Krzychem, to pojechaliśmy tam rozwiązać tą sytuację. No i chyba gdzieś zapomnieli. Powiedzieli mi wtedy, że dobrze, że zgłoszą to jeszcze raz. I znowu musiałem czekać. No i po kilku dniach dostałem tym razem telefon i się okazało, że już ta akcja była robiona. Spojrzałem sobie, podali mi nawet dokładne daty, spojrzałem sobie w książkę serwisową i faktycznie coś takiego miało miejsce, aczkolwiek no wcześniej w tej książce serwisowej nie odczytałem, no bo ona niestety po niemiecku jest.
Ale po datach skojarzyłem, że faktycznie coś takiego miało miejsce, także no spoko, spoko, fajnie. Także miałem oto, jak widzicie, takie problemy z GSX-erem. W sumie problemy, żadne problemy. Ważne, że jeździ. O nie, ja przez aleje nie przejadę. Cały czas się na to nabieram. Zapominam, że ja tutaj nie pojadę. No nie, nie fajnie. Nie podoba mnie się to. Dobra, na rondzie to może nie będę tego mijał. Ale się ładnie zazieleniło. Wreszcie wiosny widać. Super. Wiosna idzie, moi drodzy. Cieszycie się? Napiszcie w komentarzu. O kurczę, ale mało oklejonego tego Swifta. Ta szkoła jazdy. Rzuca się w oczy, no o to chodzi, o to chodzi. Dobra reklama. Ale się wepchnął. Ani go nie chciała wpuścić, to się w końcu wepchnął. Oj, będzie pojedynek? Będą się kłócić? O kurde! Co ty się dzieje? Nie wierzę w to. A pan co tutaj przewozi? A to przez tą poduszkę rozumiem, że ten bagażnik otwarty? Nie wiem czemu, ale otwarty bagażnik. O, dzięki. Co tu się dzieje dzisiaj w tej Częstochowie, to ja nie wiem. Słońce ludziom do głowy uderzyło. Bo jeszcze jak mu wydech lata, zobaczcie. No zobaczcie, możecie wpadać do mnie na Instagrama. Ale pasowałoby zrobić jakieś zdjęcie z motocyklem. Bo brakuje. Brum, 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 brum. O kurde. G50 czy 63? G63 chyba. 53 chyba nie ma. Chociaż nie wiem. Nie, no 63. Ale fajny Street Fighter. O ja. To chyba jakaś Zetka. Ładnie to wygląda. O, policaj. Ale przypał. O, tutaj też fajny. Nie no, kurde. Powodzi się tym częstochowianom, powiem wam. Same AMG jakieś tutaj jeżdżą. O, tu jeszcze RS6. No, no, fajnie, fajnie. O, Nissan, o kur... Camaro, no nie no. Powiem wam, że w tej Częstochowie to chyba dobrze się żyje.